Prawdopodobnie z tą jedną różnicą co do inwestycji jest kwestia drukarni. Ja wychodzę z założenia, czy powiedzmy sobie też komitet, który mam przyjemność reprezentować, że cieszyńska drukarnia, jeżeli może być sprzedana, a rozmawiamy ciągle z dwoma potencjalnymi inwestorami, to lepiej ją sprzedać. Jeden i drugi inwestor proponuje, żeby tam powstały mieszkania. Natomiast nie wiem, czy państwo, czy pani przewodnicząca podtrzymuje propozycję jeszcze budowy w tym miejscu parkingu albo miejsca do sprzedaży zdrowej żywności, bo bodajże w Krakowie taki temat się pojawił. Proszę bardzo. Czy naszemu klubowi od samego początku wydawało się, że jednak teren drukarni jest warty zakupu, na co się zdecydowaliśmy i na co gorąco namawialiśmy pana przez ostatnie 2 lata. Wydaje nam się, że jest to tak wartościowy teren w centrum miasta, na którego w tej chwili no właściwie nie mamy wpływu, ponieważ jest to syndyk masy upadłościowej, więc my nie możemy powiedzieć, że sprzedamy to, nie sprzedamy, to po prostu kupi taki inwestor, jaki Pani będzie przewodnicząca, chciał. Bo być może, proszę, ja się przejęzyczyłem, wobec tego myślę, żebyśmy nie brnęli w tym. Znaczy ktoś, Skarb Państwa chce sprzedać, nie my. Tak. My ewentualnie możemy kupić, dobrze, przepraszam, uzgodniliśmy tylko tą wersję, żebyście Państwo mieli pełną jasność. Dokładnie, także może to kupić albo miasto, albo może to kupić inwestor. Inwestor obiecuje nam w tym miejscu, zresztą mieliśmy okazję się spotkać, obiecuje nam w tym miejscu, że powstaną lofty. Ja zadałam pytanie, kto będzie w tych loftach mieszkał. To są takie miejsca, duże mieszkania, bardzo wysokie, takie budowane w poprzemysłowych miejscach, takich halach. No, jest to coś, na co nie stać przeciętnego człowieka, myślę. Raczej jest to dość kosztowna inwestycja, dlatego też klientela jest dość specyficzna. I szanowni państwo, no oczywiście mamy w tej chwili zapewnienia od inwestora, że będą to lofty. Pamiętajmy, że w związku z tym, że będą to mieszkania, więc muszą być też miejsca parkingowe. Takie osoby, które kupują lofty, to nie są osoby, które jeżdżą jednym samochodem, tylko z reguły mają więcej samochodów. Więc obawiam się, że ta ilość samochodów u nas w mieście jeszcze wzrośnie. Nasz pomysł był taki, żebyśmy zbadali, czy można w tym miejscu zbudować parking. W związku z tym, że uzyskaliśmy wiele zapewnień, że te stropy są tak wytrzymałe, że dałoby się zrobić te parkingi, myślę, że warto byłoby taką koncepcję jednak zbadać. Wiemy, dokładnie dzisiaj miałam okazję przez prawie 4 godziny stać tutaj na rynku i rozmawiać z ludźmi, głównie też osobami, które mieszkają w centrum miasta. Mają te osoby problemy z parkowaniem swoich samochodów. Myślę, że to byłaby jakaś opcja. Mieliśmy też dużo innych pomysłów dotyczących tego zagospodarowania tego miejsca, ale tak naprawdę będąc właścicielem, my będziemy mieli wpływ na to, co się tam pojawi. Nie będzie to potencjalnie następne centrum handlowe, następna galeria i tak dalej. Że uważam, że powinniśmy zabezpieczyć nasze interesy w mieście, kupując to miejsce, które może być w różny sposób wykorzystane. Pozwolę sobie dopytać, czy nadal podtrzymujecie państwo, mimo że jakby pierwotna cena zakupu to była 2 300 000 zł, na szczęście w kolejnym postępowaniu ona spadła i że ewentualne dostosowanie do tego budynku, do tego typu przestrzeni, to jest dobrych kilka następnych milionów złotych. Nie musimy robić tego sami, możemy się zastanowić nad koncepcjami wykorzystania, możemy to sprzedać, określając wtedy sposób zagospodarowania tego miejsca.